witam Was już właśnie z tego miejsca, gdzie jakiś kawałek temu wyruszyłem. Widzicie wokół piękne łąki, las. I tak jak mówiłem, idę sprawdzić, czy kamera coś zarejestrowała w nocy. Być może coś się wydarzyło. Widzicie, tam w oddali ten las przede mną. To jest właśnie to miejsce, gdzie znalazłem wczoraj tropy wilka. Jestem już coraz bliżej tego miejsca. Także pokażę Wam tutaj te okolice. Słyszycie te dźwięki? Tutaj są te takie bale słomy, z tego sporo, a tam w oddali właśnie jest ten las, gdzie były i pewnie są tropy wilka, także idę dalej. Dotarłem już na miejsce, jest dosyć ciepło. Pułapka została zdjęta, zabezpieczona, także teraz pokażę Wam właśnie to miejsce, gdzie wczoraj trafiłem na tropy wilka. Przyłączę kamerę. Musicie tutaj też zwrócić uwagę. Tu są kolejne. Idziemy dalej. Drogą. Zobaczcie. Jaki trop. Następny. Czyli tutaj właśnie przechodziły wilki, wilk lub więcej tych wilków. Tutaj zaraz zobaczymy jeszcze. Teraz zobaczymy po drugiej stronie. Tutaj są, zobaczcie, takie o wiele mniejsze te tropy. No jeszcze za chwilę, jak znajdę ten większy, tutaj spójrzcie, jest niesamowite. Zobaczcie, w porównaniu z moją dłonią. Mam dużą łapę. Jeszcze mniejsze. Szukamy tych większych. Te wilki czasami schodzą. Widzicie, tu jest obok taka trawa. Ubita, porośnięta. I one też nie idą cały czas tą ścieżką, tylko sobie schodzą na boki. Świetny spacer. Polecam. Zobaczcie. To jest ten trop. Spory. Teraz zobaczcie tu. Zobaczcie tutaj. Jest taka górka piaskowa. Zobaczcie, co tu się dzieje. Niestety tak trochę deszczyk kropił. A może to są starsze też ślady. I one już są zatarte. Zobaczcie, jak głębokie. Widzicie, też mniejsze. Tu są troszeczkę bardziej wyraźne. Tu
wilki rządziły. Nie wiem, być może to są też... to mi wygląda bardziej chyba na jakieś racice, akurat te głębokie ślady. Tak to wygląda. Jakby to były racice bardziej. Ale oczywiście blisko tych śladów, jeżeli to są racice, a raczej tak, zobaczcie, to raczej wygląda na racice. I to jest to miejsce. Idziemy jeszcze z powrotem na ścieżkę. Tu jeszcze popatrzymy sobie, jak to wygląda. W każdym razie tutaj wilki są. No jestem ciekaw, co wyszło na tej kamerze. Tutaj ten trop koło mojego buta też. O, but to jest ten trop. Zobaczymy dalej. No, ślady czasami znikają w tej trawie, czasami się pojawiają. Zobaczymy, w którą stronę wilki poszły. Ja spróbuję skierować się też w tamtą stronę. Tutaj już nie będzie widać tych tropów, tak? Zobaczymy na drodze. O, są tu z powrotem, wracają. Widzicie? Czyli w tą stronę, w którą ja idę. Był ten ślad, ale widocznie wilk zszedł albo na środek, na trawę, albo gdzieś, ponieważ tutaj te tropy zanikają. Tu jest jeszcze jeden. Tu są ślady samochodów, ponieważ tak jak mówiłem, tu jest droga, gdzie można wjechać. Jest terenówka. O, zobaczcie to. Niesamowite. W porównaniu z moją dłonią. To jest duży. I to jest wilk. Z tego co ja się orientuję, aczkolwiek się nie znam. Możecie zweryfikować sami. Ruch się tam dzieje, słychać ptaki. Ja jeszcze dziś pospaceruję po puszczy. O, spójrzcie. Tutaj też tropy wilka. Tu tropy wilka. Także one tutaj gdzieś mogą mieć swój teren łowiecki. Ja jeszcze pochodzę dziś po lesie. Spójrzcie tam dalej. O, tu jest piękny trop. Zobaczcie, jaka wielka łapa. Aż mi trochę ciarki po plecach przychodzą. Aczkolwiek myślę, że jednak wilki wolą omijać ludzi, no i że bardziej żerują nocą. Pochodzę jeszcze dziś po puszczy, także oszczędzę trochę baterii. Udam się tą drogą do przodu. Tam są torfowiska. Mogę przejść tutaj też na skrót. Tam jest mostek. Zobaczymy. No troszeczkę jestem zawiedziony, że nie ma żadnej rogacizny, że nie chciała mi się zwierzyna tego typu pokazać, ale wszystko przed nami. Więcej spacerów, więcej zdrowia. Do zobaczenia później. Warto się wybrać, naprawdę, nawet jeżeli nie spotkacie tych zwierząt, bo ze zwierzętami jest tak, że można je spotykać. Czasami u mnie pod domem chodziły klępa z łoszakiem. Przez jakiś czas, regularnie, co 2-3 dni. Czasami jest tak, że nie spotkacie ich przez bardzo długi, długi czas. Tutaj widzę, że też jest jakaś wyjeżdżona ścieżka. Zobaczymy. To jest właśnie ścieżka w stronę torfowisk, także te torfowiska są chyba bardziej po prawej stronie. Nie wiem, czy tam jest większy sens iść. Możemy kawałek wejść. Zobaczymy. Grunt rozmarł, także jest tu
trochę wody. No, nawet sporo wody. Zobaczymy, czy tu jest jeszcze ciekawego. No, te torfowiska są po prawej stronie za tymi drzewami. Bagienka. Tam widać w oddali jest, jak widzicie, jakaś górka. Wróciłem w to miejsce, gdzie pokazywałem wam wcześniej te tropy wilka. I powiem wam, niesamowita rzecz jest prawdopodobnie. Teraz wam pokażę. Bo tak naprawdę to chyba wilk mnie tropił, a nie ja jego. Może tropiliśmy się nawzajem. Zobaczcie, tutaj wam przyłączę. To jest odcisk mojego buta. Zobaczcie, co jest w tym odcisku. Jeszcze wam przybliżę. O, tak, żebyście widzieli. Zobaczcie. To jest prawdopodobnie trup wilka, który przeszedł po moim śladzie. Tu jest troszkę też jakiś trop wcześniej. On jest troszkę mniejszy, także być może to są właśnie młode jakieś wilczki. Idą z dużym. Zaraz poszukam. Patrzcie, dalej ten, od tego ciągną się tropy już te duże. Widzicie, tutaj jest następny. Także następny, następny, następny. Także jeżeli wilk może mnie gdzieś tropił, a może to był po prostu zwykły przypadek, że akurat przeszedł, ale zobaczcie, mijaliśmy się w ciągu, no nie wiem, ile mi to zajęło, jak wróciłem z powrotem, może pół godziny, może więcej. Niesamowite. Także będę się bacznie teraz rozglądał, bo być może ten wilk gdzieś się tutaj czai. I może uda mi się zrobić mu po prostu zdjęcie aparatem. Z daleka wprawdzie, ale może się uda. Także jeszcze przejdę tymi jego tropami, zobaczę. O, tu jest, posłuchajcie. Tu jest naprawdę potęga. Potęga przyrody, zobaczcie. Porównajcie ten trop. Stąd do pazurów. Moja ręka. Basiur prawdopodobnie jakiś wielki. I tu kawalątek dalej. Wielki. Następne. Tutaj są już bardziej zatarte. Ale zobaczcie tu. Jest niepełny ślad. Trop. I tu są następne. Czyli tak jak mówiłem, wilki schodzą z drogi i przechodzą sobie, idą gdzieś tam w stronę, być może tu już na trawę weszły. Poszukamy tropu jeszcze. Być może idą gdzieś w tamtą stronę. Widzicie, trochę mi się operowanie joystickiem zapomniało. Być może w tamtą stronę idą właśnie, do lasu. A tam jest też taki duży kanał wodny. Tam zwierzęta przechodzą do wodopoju, być może one tam się kierują. Wróciłem do domu, zgrałem z materiały z fotopułapki. I muszę wam powiedzieć, że niestety troszeczkę się rozczarowałem, ponieważ tak jak dostałem powiadomienie mailowe, że obiekt jakiś wszedł w zasięg fotopułapki i dostałem zdjęcie i zobaczyłem wilka, byłem po prostu bardzo szczęśliwy, natomiast okazało się, że na filmie nie został ten wilk uwieczniony. Prawdopodobnie tutaj powodem tego jest to, że ten wilk sobie przebiegł i zdjęcie, jak widzicie, to jest 23:15-10 sekund, natomiast film zaczyna się 23:15-20 sekund, czyli gdzieś
te 10 sekund bezwładności pomiędzy wykonaniem zdjęcia a z kolei odpaleniem kamery wideo w fotopułapce, no niestety spowodowało to, że ten wilk po prostu zniknął z kadru. Szkoda, ale no zawsze jest nadzieja, że następnym razem będzie lepiej, że następnym razem coś się zarejestruje. Ta fotopułapka też była wczoraj na szybko stawiana, także może znajdziemy lepsze miejsce i będzie coś więcej widać. Dobrze, że przynajmniej wiemy, że tam te wilki chodzą, że są to na 100% ślady, czy tropy bardziej, można powiedzieć, wilków. I to też no jakby upewniając nas w tym, że tak jest, bo akurat tą pułapkę zostawiałem z panem, którego tam poznałem, który mi pokazał to miejsce, to wiemy, że jest sens tam cokolwiek robić.